No se radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Ekstra, nadaje, proszę Państwa. Jest chwilowa przerwa, bo nawet my mamy bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o te przykazania, które Państwo macie tutaj na samym wierzchu, jeśli chodzi o te przykazania, ale ludzie nie znają. Sami katolicy, sami swoi nie znają przykazań i mają wrogie usposobienie do wszystkiego, co żyje, do wszystkiego, co się rusza. Czyżby to nie diabeł w was wstąpił? Tutaj Państwo znacie tę historię na Skaryszewskiej. Palotyni są kościół, prawda? Przecież nawet Rysia Czubakówna mówiła, że sąsiedzi z góry zobaczyli, że jak ktoś kilofem czy młotem, czy Boże, przecież ten posąg dość wielki, żeby to baba z facetem szła, rozwalili Matkę Boską. No to przecież my nie wierzymy w Matkę Boską, w kult Matki Boskiej, ale byśmy przecież takiego pomnika nie rozwalili, bo to nie to, że to jest obraza jakiegoś majestatu, tylko to w ogóle z naszej strony byłaby jakaś, no, głupota wielka, prawda? Po co niszczyć? Ktoś postawił, to ktoś ma cel. Ten ktoś będzie przed Panem Bogiem Jahwe rozliczony, rozliczany, po co on te pomniki stawia. Po co on się kłania człowiek człowiekowi, to nawet w Ewangeliach mamy wiele wzmianek, że apostoł Paweł mówi, apostołowie mówią, wstań, ja też jestem tylko człowiekiem, że my też jesteśmy tylko ludźmi i służymy Panu Bogu Jehowie w imieniu Jezusa Chrystusa. Wstań, ci każę. Także wiecie Państwo, człowiek miał ciągoty do różnych kultów bałwochwalczych. Przecież taki kult kobiety, Teotokos, które to słowo weszło w 531 roku, bardzo za siebie mówi. Wszystko, że ten kult to był już dawno przed wprowadzeniem chrześcijaństwa. Gdzieś był. Nawet te ogrody, Semiramidy wiszące. Niech Państwo się skoncentrują. Jakie boginki, boginie, to nie musiała być Semiramida. Tam były jakieś kobiety. Kult płodności, kult, no jajeczko, to też jest kult płodności. I jajeczko, jak teraz będzie na wiosnę, takie piękne i ładne, i tutaj stroje i szyje, i babka opowiada o sukniach białych z lat 20, z lat 30. No to więc jaka jest przesłanka tego wszystkiego? Jaki jest cel dla społeczeństwa, dla dobra sprawy? Jaki jest? Żaden. No co, będę reklamowała groby powielane, proszę Państwa? U nas tego powielenia jest tutaj sporo, ale wszędzie jest sprawa wyjaśniona. Proszę bardzo, Elhof Art 2000. Kanał na internecie Elhof Art 2000. El Mercedes. YouTube, Witeklandia YouTube, El Mercedes Daily Motion, El Mercedes Google Plus. I tutaj na Google Plus, to jest takie może jeszcze niepopularne, niemodne, Google Plus dopiero się zaczyna popularyzować, ale ponieważ tych kanałów jest bardzo dużo, to trzeba strasznie temu kanałowi Google Plus gimnastykować. Ale życzymy, żeby to był dobry rozwój, bo to też jest bardzo dobry pomysł, proszę Państwa. Gdy masz kanał w YouTube, to Ci przechodzi do Google Plus i możesz dalej tam rozwijać, bo oni mówią, że Facebook właśnie jest od tego, żeby tu rozwijać, żeby pisać, żeby odpowiadać i co? I żeby przesyłać. Ja mówię, co? Jako służebniczka szatana diabła nigdy. Może mi się to nie podobać i najczęściej jest tak, że nic mi się tam nie podoba na tym Facebooku. Proszę Państwa, jeżeli tu jest piramida głupoty, to Państwo myślą, że szatan diabeł tam wcześniej tych ludzi nie upodlił, nie otrupił, nie ogłupił. A skąd się wziął kult kobiety? To czy nie lepiej oddawać cześć i chwałę Panu Bogu Jehowie, który jest duchem, którego nie widać, bo to chyba logiczne, że ten Bóg nie ze złota. Nawet gdyby był z platyny, to ten Bóg musiałby być jakiś głupi, bo nawet platyna ma swoje ograniczenia, ograniczoną wartość, prawda? No,
Także ten Bóg to musi być kimś ponad. I rzeczywiście Biblia mówi, że Bóg jest duchem i ci, którzy Mu oddają cześć, winni Mu oddawać tę cześć w duchu i w prawdzie. Bóg w prawdzie i takich ludzi szuka, którzy by Mu tak tę cześć w ten sposób, na sposób duchowy oddawali. Także wiecie Państwo, dobrze proszę poznać przykazania Boże. Ta pierwsza forma, to co dzisiaj już ją przeczytałam, te wszystkie przykazania 10, a ta druga to jest katechizmowa, ona jest spaczona, ona jest oszustystyczna, już jest nieprawdziwa. Dlaczego? Dlatego, że drugie przykazanie zostało wyrzucone, a nie wolno. Drugie przykazanie zostało wyrzucone, a nie wolno. Nie należy się tak, nie godzi się tak. Nawet po Panu Bogu poprawiać, a oni wyrzucili drugie przykazanie, wyrzucili, usunęli. No to to jest, wiecie Państwo, oszustwo. No, także proszę Państwa, największym oszustwem wszechczasów to w ogóle było usunięcie imienia Bożego z Biblii. JHWH jest to tetragram Boży przedstawiający imię Boże Jahwe. Tetragram. Proszę Państwa, Żydzi pisali tylko, to już miliony razy mówiłam, pisali używając spółgłosek, a samogłoski dodawali w mowie. Nawet tych spółgłosek nie ma, proszę Państwa, gdy na niemieckiej monecie było Jehufa, w kościele katolickim waszym, w Litzbarku warmińskim nad ołtarzem jest JHWH, jest Boży tetragram. No to proszę pojechać do Litzbarka warmińskiego, chyba żeby ktoś zamalował, bo wariatów nie brakuje. Proszę Państwa, piramida głupoty i ludzie trzymają się tych takich głupot, resztek, to wszystko, co na przestrzeni tysięcy lat szatan, diabeł wykoleił, pozmieniał, powyrzucał, powprowadzał, aby gorsze, czyli zamienił stryjek siekierkę na kijek. Serdecznie Państwa zapraszamy do przeczytania sobie, chociaż raz w życiu, lekturę sobie zrobić, kupić Pismo Święte, mieć ją na własność, na sznurku, na łańcuchu, trzymać przywiązaną. Przecież nie jeden z nas, z Was ma bardzo dobry wzrok, bo ja miałam wielokrotnie Biblię bardzo dużą, duże litery, jak woły, malutką taką, że aj, ale do kieszeni włożyć. No i ten, proszę Państwa, co są godzinki zielonej Warszawy, tu na dole jest niebieski też, stoi tak zwany, po waszemu, Nowy Testament, bo my mówimy chrześcijańskie pisma greckie. Nie ma nic nowego, nie ma nic starego. Nie masz ojca, nie masz matki, nie masz mężczyzny, nie masz kobiety. Dlaczego to gender tak wchodziło logicznie, ale ciemnota średniowieczna przeszkodziła? No to gender jest w świecie, jest, tylko że tutaj wszystko jest poobcinane. I jeszcze jak Janek Witek Maciej szył, to mówi, że tutaj to, co my mamy na Facebooku, no to tutaj jest poobcinane wszystko, na zachodzie jest co innego. A tu jest średniowiecze i jeszcze średniowiecze się utrwala, umacnia. My jednak nic nie chcemy, żebyście Państwo tylko sięgnęli do koniuszków, zakątków, zakamarków mózgu swojego, troszeczkę oleju nabrali do głowy i logiki, o logikę, módl się o logikę, o mądrość. O to wszystko modlił się król Salomon, właśnie, nie o platynę, właśnie, że nie o złoto, nie o srebro. Tutaj te dzieci widzę znowu, autokar za autokarem, co za szkoła, jeżdżą, do samochodów siadają, przejechać nie można, pełno tej dzieciarni. Przecież tutaj Park Skaryszewski blisko. Można się przejść. No, nie one gdzieś jeżdżą i to też oczywiście na nie wiadomo jaki koszt, nie wiadomo czy wszystkich rodziców stać na to. Przecież dzieci pewnie się też dzielą, różnią, rodzice tak samo. Biedniejsi, bogatsi. Ale wiecie Państwo, nie na tym to wszystko polega. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Ja myślę, że najpierw trzeba grunt poznać, tu gdzie jest. A Bóg Jahwe nie jest daleko od każdego z Was. Przecież Słowo Boże kup sobie. O tym mówimy. Nie wiedziałeś co to i nie wiesz w dalszym ciągu. Nawet jestem przekonana.
po tym moim wykładzie. Nie wiesz w dalszym ciągu, co to jest Słowo Boże. To jest tylko, to są tylko chrześcijańskie pisma greckie, proszę Państwa. To jest 27 ksiąg proroków. No i słowa Jezusa, i apostoł Paweł, słowa, cytat. I pisma hebrajskie, 39 plus 27, to jest wiadomo ile, proszę sobie dodać i policzyć, i apokryfów, czyli ksiąg nieprawdziwych, nie dodawać, głupot nie dodawać w sensie zmiany, bo to, co my mówimy, to wszystko jest w Biblii. Ja tu opowiadam o dziesięciorgu przykazań, to jest w Biblii, proszę Państwa, przecież jeżeli Państwo sięgniecie do Pisma Świętego, do Biblii, to tam właśnie, w tej Biblii, to wszystko jest. Przykazania są, że tak powiem, za koleją, i zwróć uwagę na drugie przykazanie, które było usunięte, potem wszystko, gdy kręgosłup padł, wszystko padło, potem dziewiąte z dziesiątym się zlało, a dziesiąte to wyszło ni pies, ni wydra, ni powidło, ni klepsydra, bo brzmi, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Tak nie może być. Musi być wyłączone, więc posłuchaj pytania. Święty Paweł pisał: wiara, nadzieja, Święty Paweł, i miłość. Święty to trzy. Z nich zaś największa jest odpowiedź A. Teraz, proszę Państwa, nie wiadomo, czy ten Paweł jest, bo to szatan tak działa. Choroba. To jest choroba szatana, proszę Państwa. Szatan, diabeł tak działa, że im więcej świętych, tym gorzej dla Jahwe, bo tak, imię Boże Jahwe usunęli, imię Boże usunęli, Boga usunęli z Biblii, a ona mówi tu, święty ojciec, święty Paweł. Także Państwo zobaczą, taka kobieta, ni to mądra, ni to głupia, ni to stara, ni to młoda, bo ona mówi święty Paweł, a przecież na Google pięknie jest ojciec święty, wymalowany, czy to nawet zdjęcie, z gołębicą na głowie, i tam takie zdanie na dole, że jeszcze nikt w Biblii nie zauważył słowa Jezusa, abyście nikogo na ziemi nie nazywali ojcem swoim, albowiem jeden jest wasz ojciec, ten w niebie, a wy wszyscy jesteście braćmi, abyście nikogo nie nazywali nauczycielem, rabbi, prawda? Bo tylko jeden jest wasz nauczyciel, Jezus Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Państwo zobaczą, tych książek, ile, jak to w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, jak to w radiu tym żydowskim, to KFM, jak oni o tych książkach. Po co oni mówią o książkach? Oni nawet sami mogą nie wiedzieć, że są sterowani przez szatana, diabła. Bo im bardziej o książkach oni będą mówić, to tym mniej o Biblii. Tak w sumie jest, Jezusa to już 2000 lat zabili. Szatan się o to postarał. Jeżeli ty byś chciałbyś być sługą szatana, to ty się dobrze, człowieku, zastanów nad tym. A no właśnie, o tym mówimy. Szatan, ciemności w ogóle okrywają ziemię. Szatan zwodzi całą zamieszkałą ziemię, prawda? Szukając kogo by pochłonąć, szukając kogo by pożreć. To nie są słowa jakieś tylko poetyckie. Państwo zobaczą, że tu jest taka mieszanka pozytywna, mieszanka edukacyjna. To nie jest taka mieszanka cygano, że do dziadogadów, bo pełno jest złych takich, którymi kieruje, manipuluje szatan, a oni nigdy jego słowa Pisma Świętego nie będą czytać, bo prędzej do śmietnika wyrzucą na ulicę, na krzak, na drzewo, na ziemię, na bruk, na chodnik. I tak rzeczywiście jest w Warszawie. To przecież ile ludzi, powiedzmy, że kulturalnych, to co najmniej, bo to nawet ateista by mógł przejść i podnieść Pismo Święte. No jakże na glebie, na ziemi Pismo Święte leży? A tak było. Właśnie wtedy to dobrze przyuważyłam, to chyba to ślepy by zauważył nawet, proszę Państwa, że skoro w Pałacu Kultury Stalina i Lenina były wielkie targi książek, Biblia leżała w śmietniku. I to dużo, dużo tych egzemplarzy, bo stali gedeonici i rozdawali tak, że proszę Państwa, po co
ten szatan diabeł miałby się cieszyć i propagować swoje nauki pogańskie, niewłaściwe, kłamstwa, oszustwa, przebiegłości, chytrości i salcesonizmy wszelkie swe. Proszę bardzo, Pismo Święte, przynajmniej chrześcijańskie pisma greckie, póki co dla smaku, jako cukierek. Słodki jak cukierek. Zapraszamy. I to ludzie brali i do śmietnika wyrzucali. Tu nawet mamy kilka też filmów, bo to kiedyś, ja tam przecież nie chodzę, nie podglądam, co kto robi, tylko to, co zobaczę, no to czasem mnie zaskoczy. Co zobaczę? Często przez przypadek Pan Bóg nam podpowie, Pan Bóg nam pokaże, co oni robią. Także proszę Państwa, niestety, dopóki tu będzie taka ciemnota, ślepota, głupota i zacofanie, człowiek wcale nie jest oczytany. Jeżeli tak będzie czytał wszystko, a nie będzie miał oleju w głowie, nie będzie miał mądrości, nie będzie umiał sobie tego poukładać. Dla człowieka taki ktoś to jest niebezpieczny. Kto za dużo wie, teraz Państwo zobaczą, ten bibliotekarz Kajetan, jak on tam, to strasznie znęcał się nad kobietą, w ogóle ją zamordował, głowę jej obciął, no nie wiem co on tam robił, ale to pewnie były jakieś średniowieczne jeszcze tortury. I on się ubrał w jakieś takie kurtki damskie i go za granicą chwycili, daleko bardzo stąd. Ale Państwo zobaczą, człowiek, który był bardzo odczytany, bo bibliotekarz to no musi być po filologii polskiej, musi być, no właśnie. Proszę Państwa, nie po kolei w głowie, a jest, takie są zaburzenia, proszę Państwa, bo Bóg to jest alfa i omega, u Boga Jahwe jest wszystko. Zaburzenia są tak zwane schizotopowe, które to mogą być przez psychologa widziane negatywnie, ale też przez psychologów, psycholożki nasze, tu moje koleżanki też z gruzińskiej 6, bo to codziennie tam chodzę, mam z nimi kontakty, proszę Państwa. Dzwonimy do siebie. Zaburzenia schizotopowe mogą być widziane pozytywnie, że o ile by ktoś miał kontrolę nad tym wszystkim, panowanie, to wtedy tak, bo to na czubku szpilki człowiek w jednej sekundzie, to możemy sobie tylko tak wyobrazić, bo Pan Bóg jest duchem, jest nie do wyobrażenia, jaką ma wielką moc, potęgę, siłę, inteligencję, mądrość, że Bóg wszystko wie, że nawet z tego Pana Boga to chcieli i biznes zrobić, bo mówią, że skoro Pan Bóg wszystko wie, to nie powinien Pan Bóg w ogóle Adama i Ewę stwarzać, bo gdyby wiedział, że Adam i Ewa, a przecież wiedział, bo Bóg jest najmądrzejszy i tak ludzie upraszczają, to po co w ogóle Bóg stwarzał, po co te cierpienia i po co te zaburzenia schizotopowe. Proszę Państwa, Bóg panował nad swoją zdolnością przewidywania i nad tym się wcale nie zastanawiał, czy ten Adam i Ewa zgrzeszą, czy nie. To nie o to chodziło. Chodziło o wolną wolę, że wolna wola jest silniejsza, że ta tematyka, ta rzecz była najważniejsza tu i teraz, czyli tam i wtedy, w danym momencie. Wolna wola i to trzeba było uszanować, wolna wola, wolna wola. I oni mieli sami zadecydować, a Bóg nie zastanawiał się nad tym. Państwo zobaczą, jacy są ludzie podli, że czasem mordą ktoś kręci i tutaj tak jak to baranio się gapi, no bo to wilków nie ma prędzej, jest baran i mysz, czyli szara linia. I tak się gapi spod oka na ciebie, prawda? Z czym? Z podejrzliwością. To musisz wiedzieć, mój drogi słuchaczu, naszego radia, to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, że Bóg taki podejrzliwy, to od samego początku już nie był, bo nie chciał wiedzieć, czy Adam i Ewa zgrzeszą. Kiedyś jak chodziłam jeszcze z Mareczkiem tutaj do tegoż studium filozoficznego Servire Veritati, taka babka była, to z Lublina były profesorki z katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tylko tak zamawiane, opłacane. To była taka szkoła Servire Veritati, studium filozoficzne i obiad, śniadanie i kolacja. Proszę Państwa, no jak ona usłyszała ode mnie, bo to przecież była dyskusja, że Bóg nie chciał wiedzieć, czy Adam nie zastanawiał się nad tym. Boga te myśli nie dręczyły. Tylko człowieka czasem może dręczyć, jeżeli człowiek jest
patrzy się z podejrzliwością właśnie. Dlatego tutaj ta tematyka, to gadanie w Radiu Tok FM na temat wilków, tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, gdy jesteśmy pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją, czyli pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem, nie ma sensu. Nie ma sensu takie gadanie. To, że o wilkach, o tym, a co może jeszcze o krowach? No też nie, bo krowy były, stały na ulicy Marszałkowskiej z tektury. Wielkie krowy, piękne, nawet formatu 1:1. No dobrze, no ale co, teraz wilki będziemy wystawiać? To ja wolę liski, bo ja lubię takie liski rude. Proszę Państwa, jest Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Zapraszamy zresztą w naszym kanale El Mercedes, jak Państwo wejdą w głąb kanału. Jest piękny biały niedźwiedź, 3,5 metra pod sufit i tymi pazurami jakby chwycił to człowiek, no nie miałby szans, bo mówią o niedźwiedziu brunatnym, że niedźwiedź brunatny jest strasznie agresywny, niebezpieczny i teraz te niedźwiedzie, gdy budzą się, proszę uważać, proszę uważać. Ale my mówimy, proszę Państwa, no korygując troszeczkę tych Żydków z czerskiej 8/10 z Gazety Wyborczej, że Janek Maciej Witek jeszcze wtedy, gdy żył, wyprorokował ich fiasko, ich upadek. Rzeczywiście tak jest, oni teraz tylko sobie mogą tam pogadać, że no, dwa razy mniej kupują tę gazetę. No ale widzicie Państwo, jak oni siebie reklamowali, to było dobrze, ale jak teraz inne gazety zaczęły siebie reklamować, a jeszcze Linia Mysia weszła i tutaj babka mówi o książeczce do nabożeństwa. Babka mówi o brewiarzu. A nie mają zielonego pojęcia, jak właściwie wyglądało 10 przykazań w wersji pierwszej. No jak wyglądało? Zaraz do tego przejdziemy. Czyli niech Państwo sobie popatrzą na te nasze przykazania. Tutaj mamy te przykazania, proszę Państwa, bardzo piękne. No i to, proszę Państwa, one brzmią tak. Może ja to wezmę, proszę Państwa, może ja to zdejmę, żebyśmy już to mieli po prostu w ręku, te przykazania. 10 przykazań, jak one naprawdę wyglądały, proszę Państwa. Jak one naprawdę wyglądały. O, tak. Ja to wyjmę, proszę Państwa. Proszę się przyjrzeć. 10 przykazań. Jak one naprawdę, proszę Państwa, wyglądały. Mamy różne tutaj jeszcze katalogi z wernisaży. Można też się zaprzyjaźnić z tym wszystkim. Póki co, proszę Państwa, poznajmy prawdę, a prawda Was wyswobodzi. Będę czytać, proszę Państwa. Będę czytać, proszę Państwa. Choćby Wasze grzechy były jak szkarłat, to zostaną wybielone. O co chodzi? Dwa dekalogi, proszę Państwa. Mamy dwa dekalogi. Mamy dwa dekalogi. Proszę Państwa, dekalog biblijny i dekalog katechizmowy, zmieniony, spaczony, że ludzie sami z kościoła nie mają zielonego pojęcia, o co chodzi. Ale najpierw zobaczmy, jak to jest w Biblii. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie uczynisz sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego, co na niebie, w górze, co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani służył. Ja jestem Pan Bóg Twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do 3., 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie umiłują i strzegą przykazań moich. Trzecie, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno, bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana Boga swego nadaremno. Czwarte, pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. 6 dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty Twoje, ale dnia 7 sabat Pana Boga Twego jest. Nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i twój syn, córka twoja, sługa twój, służebnica twoja, twoje bydlę, gość, który jest między bramami twymi. Przez 6 dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię. To są takie poetyckie wstawki,
Tak? I, a siódmego dnia odpoczął i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. Piąte. Czci ojca twego, matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg da tobie. Szóste. Nie będziesz zabijał. Siódme. Nie będziesz cudzołożył. Ósme. Nie będziesz kradzieży czynił. Dziewiąte. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Dziesiąte. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani nie będziesz pragnął żony jego, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani żadnej rzeczy, która jego jest. A tutaj Moherowi podzielili na dwie części. Nie wolno. To jest zakon Boży, dekalog Boży. Jak był wtedy, to już ktoś tu maczał. Nie wolno. Ta szafa, szafa gra. Nie wolno do szafy. To jest spadek. Tu administracja, spółdzielnia sław, też chciała, proszę Państwa, to przejąć. Druty w zamki były wkładane, tak żebyśmy nie otworzyli. Wolec w dolny zamek, jakiś dziad przyłaził, wkładał, tak żebyśmy tu nie weszły do tego mieszkania. Nie wolno, nie wolno. Mieszkanie nie spółdzielni, mieszkanie prywatne, wara. Proszę Państwa, dekalog katechizmowy, to w co wy wierzycie. No, trzeba się uczyć. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Tutaj ta babka dzwoniła, głos do wieśki podobny, beznadziejna ta wieśka z Armii Zbawienia. Drugie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Trzecie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte. Czcij ojca swego, matkę swoją. Piąte. Nie zabijaj. Szóste. Nie cudzołóż. Siódme. Nie kradnij. Ósme. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte. Nie pożądaj żony bliźniego twego. I dziesiąte. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. No jak tak można? To było dziesiąte jako jedno. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pragnął żony jego, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Tak było, a tu jest wszystko zmienione. Także proszę Państwa, proszę oglądać slajdy też z tych przykazań w kanale L Mercedes, proszę Państwa. Na Google Plus masz L Mercedes, masz Wiesiolandia, Wiesiolandia Plus, Wiesiolandia, Wiesiolandia Król, Wieholandia Król, Melodrama, Elhof Art 2000, jest Elahof na Google Plus, Elahofland, Elahoflandia, Elahofland, jeszcze raz, Melodrama, Melodramato, proszę Państwa, zapraszamy. A tutaj, proszę Państwa, co mówiłam na samym Google, El Mercedes, Wiesiolandia, Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Felicja Boska, Wiesiolandia Plus, Wiesiolandia Król, Wieholandia Król, Felicja Boska przez 2S. Zapraszamy. Państwo będziecie mogli poznać, co to jest w ogóle to Jahwe, że to jest imię Boże Jahwe. Drugie przekazanie. Co się stało z tym drugim przekazaniem? Kiedy to się stało? Komu zależało? Oczywiście, że szatan, diabeł kierował, główny reżyser. Kto to robi? Usuwanie w ogóle świętości. Dzisiaj też, proszę Państwa, pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że jesteście wszyscy inwigilowani. Jak wchodzicie do internetu, to oni wszystko o Was muszą wiedzieć. No kto? No Żydzi z Ameryki i wszelcy inni, proszę Państwa. Janek Witek ostrzegał nas przed tym wszystkim i nie dajcie się zwieść, skusić, że jak Facebook mówi, och, polub to, przekaż dalej to, a co ty jesteś, sługą diabła? Wszystko musi być autorstwa waszego i lepiej by było, żeby to wszystko było autorstwa waszego. Europą i nie przestrzegać zasady pluralizmu mediów. Szef francuskiej dyplomacji dodał, że Ankara została o tym powiadomiona. Zaman to największy w Turcji prywatny dziennik nieprzyjazny wobec prezydenta Recepa Erdoğana. W piątek sąd zdecydował o przekazaniu go pod nadzór administracji rządowej, która skierowała do redakcji swoich przedstawicieli. Po prawie 15 latach do Lublina wraca Izba Wytrzeźwień, co cieszy m.in. lekarzy, bo do tej pory pijani trafiali na szpitalne oddziały ratunkowe. Teraz będą odwożeni do izby, tyle że pod zmienioną nazwą, czyli do ośrodka wczesnej interwencji dla osób z problemami alkoholowymi. Anna Gmiterek-Zawłocka.
Ośrodek jest już po remoncie i w tym tygodniu mają być tak zwane odbiory. Pozostanie jeszcze zatrudnienie kadry. Zwłaszcza z medyczną mogą być problemy, bo w innych miastach już wcześniej brakowało lekarzy chętnych do pracy w Izbie Wytrzeźwień. Adam Mołdoch, Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. No miejmy nadzieję, że nie będzie takiego zagrożenia. Będziemy tutaj chcieli, aby to ogłoszenie i oferta pracy była atrakcyjna. A o tym, że praca z nietrzeźwymi jest wyjątkowo trudna, dobrze wiedzą lekarze z SOR-ów. Doktor Marcin Wieczorski ze Szpitala Przyjaczewskiego. Pacjenci 4-5 promile, bardzo często aroganccy, obłudzeni. Teraz będą odwożeni do Izby Wytrzeźwień, a za pobyt tam trzeba będzie zapłacić. Opłata jest stała, to prawie 300 zł za dobę. Lublin, Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. Pogoda. W całej Polsce sporo chmur, niewiele przejaśnień, w większości regionów też popada. Bez deszczu na Pomorzu, na Warmii i Mazurach, Wielkopolsce oraz w Lubuskiem. Na termometrach od... Tutaj proszę Państwa, na wernisarze bardzo dużo ludzi bezdomnych przychodzi. Przychodzi też taki Breżniew, który nigdy nie zapłaci, a ma już naprawdę setki wizyt w zakładzie wytrzeźwień, tam na Kolskiej. Nigdy za to nie zapłaci. Także Żydówka niech tutaj nie myśli, że już jakieś procenty na nią pójdą, bo on nie zapłaci, on jest bezdomny, on nie ma domu. On najwyżej pójdzie do więzienia, będziesz musiała dać z twoich podatków jeść, żreć, a on tylko będzie cierpiał w więzieniu, bo nie napije się 24 lampek wina. Także to nie ma dobrego rozwiązania, nie ma. Po prostu jest, proszę Państwa, źle. Także, ponieważ to jest radio, forma radia naszego, proszę Państwa, TOK FM, Eurokoncika, Barbie Baby, Langström Extra. Jeszcze raz Państwu tutaj przedstawimy, o co w tym wszystkim chodzi. O co, że Wasze grzechy jak szkarłat wybieleją, proszę Państwa. Macie szansę poznać prawdę, nawet dzięki może jakiejś kartce, którą znajdziecie na ulicy, bo to może być jakieś, proszę Państwa, zaproszenie. Tutaj mamy przykazania z Biblii bezpośrednio, przykazania prawdziwe, a tu przykazania fałszywe, katechizmowe. Jak Państwo wejdą w kanał El Mercedes, Państwo bardzo dużo rzeczy tutaj znajdą na ten temat. Są slajdy. Jeszcze raz będziemy robili dzisiaj też slajdy o bardzo dużej rozdzielczości, żebyście Państwo mogli to sobie wszystko przeczytać. To, co ja Państwu teraz uczynię, przeczytam. Dwa dekalogi. Przeczytajmy ten pierwszy. Dekalog biblijny. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I to jest pierwsze przykazanie i jednocześnie klimat wnosi nastrój, powoduje wstęp. Drugie. Nie uczynisz sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani służył. Ja jestem Pan Bóg Twój mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie umiłują i strzegą przykazań moich. Trzecie, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno, bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana Boga swego nadaremno. Trzecie, idźmy do czwartego. Czwarte, pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Tak jest w Biblii. 6 dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty Twoje, ale dnia siódmego sabat Pana Boga Twego jest. Nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty Ty i Twój syn i córka Twoja, sługa Twój, służebnica Twoja, bydle Twoje, gość, który jest między bramami Twymi. Przez 6 dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego. Dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. I teraz, proszę Państwa, żebyśmy wszystko do końca wiedzieli. Piąte.
Czcij ojca twego, matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. 6. Nie będziesz zabijał. 7. Nie będziesz cudzołożył. 8. Nie będziesz kradzieży czynił. 9. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani pragnął żony jego, ani sługi, służebnicy, ni wołu, ani żadnej rzeczy, która jego jest, ani krowy, choćby z tektury. No. I tutaj mamy dekalog katechizmowy, który jest zmieniony. Tu jest w 10. to, co było jedno, a tutaj masz nie pożądaj żony bliźniego twego, 9, a 10, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Nie może tak być. I jeszcze raz ten katechizmowy. 1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego na daremno. A przepraszam bardzo, a gdzie jest drugie przykazanie? Nie uczynisz sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał. Państwo zobaczą. Bóg jest duchem i ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. To chyba jest koherentne i logiczne, że dlatego właśnie Bóg zastrzegł sobie. Tak, Bóg twój mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, czyniąc miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują, strzegą przykazań moich. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego na daremno. Zmienione. 2. Wypadło. Kręgosłup się załamał. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czci ojca swego, matkę swoją. Dzień święty święcił. Jaki dzień? Tu chodziło o ten sabat. Państwo zobaczą potem na kult słońca weszli, a Konstantyn Wielki, który ze strachu na łoże śmierci przyjął chrzest. No to ja dziękuję bardzo. 4. Czci ojca swego, matkę swoją, poganin. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 8. No i to 9 i 10, państwo zobaczcie. To jest wszystko pozmieniane. Nie wolno zajmować się działalnością, proszę państwa, oszustystyczną, tak jak to robiła Makryna, proszę państwa, Mieczysławska, która dotarła do samego papieża. No i co z tego? Także widzicie państwo, jak można czas miło i przyjemnie spędzić, prawda, na rzeczach tak bardzo bulwersujących, tak strasznie ciekawych, że jak to może tak być? Że to, co jest najważniejsze, to, co związane z Pismem Świętym, z Biblią, gdzieś zniknęło. No gdzie? Nie ma. Jahwe nie ma, drugiego przykazania nie ma. No gdzie to jest? A śmieci pełno. I Biblia też na śmietniku, tak? W Kanadzie na przykład niedźwiedzie czy łosie wspomniane, wiesz, to masz. Po co latać i... Dalszych swoich krewnych, może znajomych, w których problem alkoholowy istnieje. Bardzo, bardzo ciekawy artykuł, właśnie na Wielki Post, zatytułowany W rytm radosnego Alleluja. Bo przecież chodzi o to, byśmy mogli to radosne Alleluja wyśpiewać niebawem. Drodzy Państwo, mówiąc, że miesięcznik jest dla całej rodziny, mam też na myśli ten element poradniczy w miesięczniku. Te artykuły, które nam w jakiś sposób mają pomóc w życiu codziennym w sprawach takich zupełnie błahych, bym powiedział, chociaż niekoniecznie nic nieznaczących, bo umowa o pracę nie jest sprawą ani błahą, ani nic nieznaczącą, a zaszły ważne zmiany w umowach o pracę. I nasz prawnik, pan Andrzej Zendel, adwokat, radzi nam, jak tutaj się zachować w tej sytuacji. Przede wszystkim podaje nam wiedzę, którą powinniśmy zdobyć, bo przecież umowy o pracę dotyczą
właściwie wszystkich, którzy jakąkolwiek pracę podejmują. Zatem większość Polaków. Jakie są teraz umowy? Co ulegnie zmianie? Jakie są wyjątki od ograniczeń czasowych i liczbowych, jeśli chodzi o umowy na czas określony? Zmiany zasad wypowiadania i okresów wypowiedzenia. Także Breżniew bezdomny, ten taki, ten Krzysiek, wiecie Państwo, co u tej zakonnicy na Kawęczyńskiej cztery zupy zawsze wydawał, wydaje, no to on nigdy nie zapłaci. Nigdy. Jest pijakiem zawodowym i nie zapłaci. Pracodawcy. Gender24.pl. Czyli proszę Państwa, katalog tutaj będzie reklamowany. Ogromny wybór książek, które Państwu polecamy. Z całego rynku książki, jaki w Polsce funkcjonuje, wybieramy te najlepsze książki, najciekawsze, które by sprawiały, że czytając będziemy lepiej wykształceni, mądrzejsi, będziemy mieli większą wiedzę i dysponowali argumentami w różnych dziedzinach życia. Bo w katalogu znajdą Państwo książki o Bożym Miłosierdziu, czyli te dotyczące naszego życia duchowego, ale też znajdą Państwo bestsellery, które dotyczą życia dzieci, życia seniorów, dotyczą wychowania dzieci czy historii. Wszystko to wskazujemy jako te książki cieszące się największym zainteresowaniem. Sięgamy do kulinariów, zajmujemy się naszym zdrowiem. Tutaj są soki, nalewki, herbatki, ziołka, mąki, makarony, cuda, różne hildegardowe przyprawy z galgantem. To wszystko też tutaj w tym katalogu na splendor24.pl. Kawa i herbata o ziołach, ale są też dewocjonalia. I tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na taką małą kropielnicę, czyli taki pojemniczek na wodę święconą, który można powiesić w domu. Będziemy uroczyście obchodzić rocznicę Chrztu Polski i właśnie z tej okazji pojawiła się taka malutka kropielnica z tworzywa sztucznego, ale bardzo ładna, z wizerunkiem chrztu, właśnie tej symbolicznej i jakże ważnej dla nas daty Chrztu Polski, z wizerunkiem zaczepniętym z katedry w Gnieźnie. Właśnie na tym wizerunku pokazany jest chrzest Mieszka I. I taką kropienicę malutką można powiesić sobie w domu, napełnić wodą święconą i zanurzyć palce, wychodząc z domu, czy przychodząc, czy czyniąc znak krzyża dziecku na czole. Dłoni nie zadłużymy, bo jest malutka, więc tylko końce palców. To mówię o tym, bo Państwo sobie mogą dzięki temu wyobrazić, jak duża, czy jak mała jest ta kropienica, około 20 cm wysokości, także niewielka, bardzo ładna. Warto się zastanowić, chrzest Polski, no to właśnie przecież może doskonały moment na to, by zafundować sobie taką kropielnicę w domu i wodę święconą na co dzień, z wody święconej na co dzień korzystać. Są tutaj też różańce, ale i więcej dewocjonaliów. Biblia, pamiątki pierwszej komunii świętej, to już ten czas, więc też warto się zastanowić nad dobrą książką, czy właśnie pamiątką, ładną, mądrą pamiątką Komunii Świętej, a także religijną. Książki historyczne, książki dla dzieci. Coś na prezent o prześladowaniach i represjach, o historii Polski. Albumy religijne, objawienia i przepowiednie, o egzorcyzmach, o świętych, o wybranych przez Boga. Modlitwy, czyli cały zestaw książek służących modlitwie. Proszę Państwa, już Księga Izajasza, 43 rozdział, mówi, że wy jesteście moimi świadkami. Święty w ogóle w Biblii znaczy tyle, co czysty. Tutaj nie ma czegoś takiego jak wybrani przez Boga, bo wiecie Państwo, człowiek zaczyna się dzielić. Czy ta linia żydowska wcześniej, czy teraz ci moherowie. Oni zaczynają się dzielić. Tamta była inna głupota, a ta jest inna głupota. Czyli po co? Taka Wala mówiła, proszę Państwa, kiedyś, ona już umarła, prawosławna, Boże, jaki to dobry człowiek. Wala. Ona do Kuźnicy Białostockiej jeździła zawsze na działki i ta Wala mówi, oni nie wiedzą w co wpaść, czy w gówno, czy w maść. Czyli, proszę Państwa, nie ma dobrego rozwiązania. Jeżeli my nie weźmiemy do ręki Pisma Świętego, nie będziemy, przybliżymy się do prawa Bożego w tej formie, w jakiej to było, tej wiernej, pierwszej formie, czyli prawdziwej, no to nie mamy o czym tutaj mówić, proszę Państwa. Ja wiem, że jest to kosztem
wyrzeczenia się chciwości, bo ludzie dużo nakradli pieniędzy, proszę Państwa, mają ciepłą posadkę i tak pieprzą w radiu na Czerskiej od samego rana. Och, że za 15 lat będziemy więcej się poprawić. Jakaś biedna tu się podnieca, mówi, jak będę miała więcej pieniędzy, bo mam takie zaległości. Breżniew bezdomny, który na Kawęczyńskiej 4 u zakonnicy Makara wydaje zupy, to ma już chyba z 500 razy tam na tej Kolskiej był za alkohol, nie przy tomny, to kiedy on to spłaci? Nigdy nie spłaci. Także tak, Dmitrek Zabłocka ze swoich podatków daje też pieniądze, że jak nawet gdyby go wsadzili do więzienia, no to jeszcze gorzej. Także nie ma, nie wiedzą w co wpaść, czy w gówno, czy w maść. I tak Anglo-Ameryka, Białystok nadaje ton. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że jak ja tam byłam parę lat, to ja widziałam, że Anglo-Ameryka, Białystok zdecydowanie wygrywa pod każdym względem. Tam nawet zawodówka to jest na wyższym poziomie niż tutaj technikum. Niech Państwo sobie pójdą na Konopczyńskiego 4. Dobrze, że oni to technikum w ogóle zmienili nazwę, bo tam jest zespół szkół numer 22, a tam był zespół szkół i tam studium było i wszystko numer 4. No to tam fajne laboratorium pewnie jeszcze jest językowe. Zapraszam. Ja tam nie chodziłam na naukę języków obcych, nie no, ale rosyjski to bez łaski był, angielski. Proszę Państwa, to tutaj w Warszawie technikum takie, czy elektroniczne, czy jakieś, jest na niższym poziomie niż zawodówka w Anglo-Ameryce Białystok. To się Państwo dziwią, dlaczego, proszę Państwa, w Niemczech daje się dzieci do szkół zawodowych. No trzeba zarabiać, trzeba, proszę Państwa, no, zapracować na dom, na to, na tamto. Życie jest ciężkie i tam rzeczywiście jest wszystko prywatne, a tutaj zanim do tej prywatności dojdzie, to jeszcze jest to komunistyczne, tu jest kościelne, to więc już jak Janek Witek Maciej umierał, Rokita, no bo on chciał na Marsa, nie ziściły się jego myśli, pragnienia, a my jesteśmy jako te artystki spełnione. To więc, proszę Państwa, to, że nawet ja tutaj opowiadam też o Janku Witku, no też jakby przedłużam tę taką linię rodową, proszę Państwa, Owickich, no bo ta jego matka była Owicka, a na rozprawie sądowej u niego to była nawet Zofia Gomułka. Dlaczego my tutaj kochamy Wiesława Gomułkę? Dlatego, że jego żona Zofia Gomułka była na rozprawie sądowej pomiędzy matką Janka Witka, Beatą Owicką, a jego ojcem, który był tu bardzo sławny i magistrale, i mamy tu medale, i czego tu nie ma, proszę Państwa, po ojcu, ale to nas nie interesuje, bo matka wygrała, zabrała dziecko i uciekła z Jankiem Maciejem Witkiem. No, on już umarł, no ale matka jego też wcześniej. Był telefon, daj Beatę, daj Beatę. Janek Maciej Witek mówi, jaka Beata, ona dawno nie żyje. I 2 tygodnie, no. Minęły, jak zadzwonił po raz enty telefon. Daj Beatę, daj. Także Państwo zobaczą, co my tutaj, na co mamy liczyć. Człowiek kruchą istotą jest. Człowiek jak pies. Co tu będziemy o wilkach gadać? Jak pies. Krótko żyje, może jak locha, jeszcze krócej. Proszę Państwa, ludzie sobie tak dokuczają. Państwo zobaczą, co idzie ze świata. Czy nam się będzie opłacało jeszcze trzymać się nawet tych standardów, co żeśmy sobie sami pozmieniali, powymyślali, tak samo jak i to przykazanie? Co się będzie działo? Pojęcia zielonego nie macie. Tak samo jak wymyślili internet. Pojęcia zielonego nie mieliście, że nie będziesz musiał chodzić na pocztę, butów zakładać, przywdziewać się, ubierać. Pół kilometra iść, a może i jak na wiosce, to 4 kilometry zasuwać, wypełnić, żeby to zdanie napisać, telegraf, poczta, telegraf, wysłać, telegraf, zapłacić. A tutaj w domu siedzisz z komputera, sobie nadasz. A więc widzisz. Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström, Extra. To rzeczywiście, co oni tu mówią z tej Czerskiej, to są wszystko tylko oszustwa. Pewne rzeczy prawdziwe, ale pewnymi rzeczami prawdziwymi się manipuluje. Salce sonuje, a Warszawa jest specjalistką.
proszę Państwa. No Warszawa tutaj już nażebrała sporo przed tą Unią Europejską, jakby nawet klęcząc, że ta Unia Europejska, proszę Państwa, jest Panem Bogiem. Przepraszam bardzo, my tutaj mamy lepszy ołtarz. Proszę tu się pokłonić, proszę bardzo. Tematyka, usuwanie świętości. Gdzie jest tetragram JHWH? Gdzie to jest, co było w Biblii, prawda? Skoro nawet w kościele waszym, w Lidzbarku Warmińskim, tu w Polsce jest JHWH nad ołtarzem. JHWH. Co to znaczy? Idźmy dalej, JHWH, tetragram. Czemu tylko spółgłoski? No bo Żydzi pisali tylko posługując się spółgłoskami, ale dodawali samogłoski w mowie. No to więc do tego dochodził, dużo doszedł na przykład Słowacki, który pisze w Kordianie, że drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy, czyli że to imię Boże, ta forma Jehowa już była w użyciu. Kto tutaj kręcił? Kto usuwał te świętości? Kto nimi manipulował? Oczywiście, że to są wszystko słudzy szatana, diabła. Bo jeżeli człowiek jest podekscytowany no, tym, co mu podpowie szatan, diabeł i zrobi to, to jest jego sługą. No to Jezus powiedział to do kogo? To byli ludzie, proszę Państwa, po studiach wyższych, powiedzmy po 10, po 15. Dzisiaj też taka moda jest, że ona myśli, że ona jest mądra. Jezus powiedział do faryzeuszy, do saduceuszy tak. Waszym ojcem jest diabeł i wy chcecie spełniać pożądliwości ojca swego, który wprawdzie nie wytrwał, gdyż jest kłamcą i ojcem kłamstwa. No to więc jak oni to usłyszeli, to Państwo myślicie, że oni to pierwszy raz od Jezusa usłyszeli. Już dawno chcieli zabić Jezusa, kiedy ten pierwszy raz właśnie wystąpił w świątyni Salomona i odczytał księgę Izajasza. Duch Pański nade mną! No wciąż, że ten Bóg, że Jahwe jest duchem, że Boga nikt nigdy nie widział. To prawda. Duch Pański nade mną, przeto posłał mnie. No to oni już normalnie dostali, ci faryzeusze, saduceusze białej gorączki, że oni opłacani przez państwo, oni kształceni, oni mają tytuły docent, doktor, habilitowany. Jakie tam tytuły nie były, to głowa mała, proszę państwa. I byli tak wściekli, że już wtedy za pierwszym razem chcieli zabić Jezusa. No to o czym my mówimy, proszę państwa, dzisiaj jest to samo. Zanim cokolwiek powie Krystyna Pawłowicz, no niech jej się coś uda z prawdy powiedzieć, prawdziwego, bo logicznie może ona czasem powiedzieć, ale to wszystko u niej jest tak pokręcone, jak w tych przykazaniach. Wystarczyło drugie przykazanie wyrzucić, cały kręgosłup się załamał, się wszystko zawaliło i wtedy, proszę Państwa, dziewiąte poszło w dziesiąte, a tam dziesiąte było jedno, nie pożądaj tego, nie pożądaj nawet wołu, bo tutaj o tych zwierzętach radio warszawskie, stołeczne polskie, a mówi żydowskie. Dobrze, nie pożądaj osła, nie pożądaj wilka, jeżeli to było przy domu, przecież człowiek już z psem to był okuchą. Dogadał się dość wcześnie, bardzo dawno temu, jak doktor Sumińska tu zawsze wam tłumaczy, jak chłopu namiet. Nie pożądaj ani żadnej rzeczy, która jego jest. To było jedno dziesiąte. A oni tutaj drugie wyrzucili, a tamte dwa podzielili. Także co my tu będziemy, jakaś taka babeczka tu dzwoni. Ja mi jest Pan Bóg twój. Ja mówię, to jest tylko wstęp do 10 przykazań, jako pierwsze przykazanie, jako klimat, jako wstęp do tych przykazań. I taki głos do tej wieśki z armii zbawienia. On Pan Bóg nad nami. Ja mówię, słuchaj wieśka, ta twoja, wiesz, sekta, armia zbawienia, to ja już wolę do kościoła katolickiego się przejść, do świętej Anny, gdzie tam siedzi często Rysia, i posłuchać, co ksiądz mówi, po to, żeby wiedzieć, w co teraz Warszawa wierzy, bo Warszawa jest kościelna, Warszawa Polska, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem jest Moherowa, Warszawa jest katolicka. To ja już wolałabym niż do Armii Zbawienia, bo tam ta gruba Ewka chodzi i ją trzeba posadzić w domu, na przykład u Mareczka, Ewkę, i żeby ona się upasła, czyli taka locha, wielka larocha, i ona żeby się upasła. Ja mówię, słuchaj Wieśka z Armii Zbawienia, ty sobie rób tam te kanapeczki w Armii Zbawienia, ale musisz wiedzieć, że życie ludzkie nie na tym polega, żeby ją, tę Ewkę, paść.
No to ta Ewka, proszę Państwa, która jest żołnierzem tam w Armii Zbawienia, nie dała kanapek nic. I ta Ewka przyszła niepocieszona, niezadowolona i tylko jakieś tam soki, napoje. Mareczka wysłała, mówię, idź tam do tej mojej wieśki, weź od niej telefon. Ale okazuje się, że mam do niej telefon, 508 się zaczyna. Proszę Państwa, no lubię tę wieśkę, bo ona jest z tej naszej rodziny policyjnej od Józia. Dlaczego, proszę Państwa, my to mieszkanie inwigilujemy? Bo nasza rodzina jest policyjna. Dlaczego, proszę Państwa, dałyśmy znać na policję, że jakiś dziad nam w dolny zamek wkłada bolec? Że jakiś dziad z administracji, no, z administracji Sław, w górny zamek wkłada drut. To przecież taka staruszka, żeby była, to by nawet nie umiała tego druta wyjąć, bo on był tutaj, siedział głęboko w zamku i to trzeba było jakąś pęsetę wziąć, jakieś nie wiadomo co, albo drut inny, żeby drut z drutem wyjąć, a bolec jak wbity na dół, to co? Także wiecie Państwo, chciwość, pazerność, salcesonizmy wszelkie w Warszawie, nie zna to granic, ta na domowie linia cała, tych co Jankowi Witkowi chcieli zabrać, proszę Państwa, mieszkanie i nawet Anita mówi, że też miała 2-3 rachunki za przejazdy bez bilet. Komornik. Janek Witek był na Bemowie, mówi, że co jeden to ma taką nieobytą mordę, niemili, niegościnni, go gdzieś tam przepędzili, że to nie tu, że to tu, że to... I tacy chamscy, no to wiecie Państwo, jak ktoś przy groszu się kręci, to tylko może miłego udawać tu w Radiu Tok FM. Ach, że ten Głogowski, który się tutaj tak jąkał, że kogo nie znam, to nikt go nie lubi, bo po prostu się facet jąka i cały czas ten sam facet i się jąka. Ja mogę się jąkać, ale ja wracam do rzeczy, mówi. Żeby coś podkreślić, to można się też i pojąkać, podkreślić, no. Podkreślenie poprzez opisywanie, obraz, malowanie rękami, gestykulacje, poprzez powtarzanie słów. Cuda można w poradniku teokratycznym znaleźć do teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej. No ja sama prowadziłam teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej. Oto więc były po 3 w piątek zawsze, a może być w czwartek, po 3 przemówienia ćwiczebne, 5-minutowe i siostra, brat, ktokolwiek, nawet mógł to być osoba, mogłaby to być zainteresowana z ulicy, która się chce dokształcić. Proszę bardzo, szkoła teokratyczna u Świadków Świętych w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy jest na najwyższym poziomie na świecie, bo ty przemawiasz do 200 osób, bracia, siostry, i osoba prowadząca szkołę teokratyczną ciebie ocenia. Jest poradnik teokratyczny, są 22 cechy, podwójnie, potrójnie, te cechy razem są pogrupowane, na przykład wstęp wzbudził zainteresowanie, jasno i zrozumiale, te dwie i inne. Styl konwersacyjny, jasna i poprawna, wyraźna wymowa. Państwo zobaczą, no tych cech nawet nie mają, nie umieją się dostosować do tych wymogów z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej dziennikarzy Radia Tok FM. Większość dziennikarzy Radia Tok FM nie umywają się do tych, czyli niech ich kończą 10 studiów, jakich tam by nie było, nawet biblijnych, to szatan tak pookręcał was na swoje paluszki, że nawet Biblii na oczy nie będziecie widzieć. Tak będziecie mieli studia biblijne. Tak to wszystko się przedstawia. Dlatego apostoł Paweł co powiedział? Proszę bardzo, w Biblii to znajdziecie, dlaczego Biblię wyrzucali słudzy szatana do śmietnika. Apostoł Paweł powiedział tak, że wszystko to ma zaśmieć. I to, czego się dowiedział w szkołach wyższych, bo przecież apostoł Paweł to był najmądrzejszy, on tylko nie potrafił tak może płynnie mówić, ale to jest, wiecie Państwo, dar. Tak jak ktoś się rodzi artystą, to mu to bardzo pomaga. Aktor, aktorka, no my jesteśmy aktorami, aktorkami, artystkami. Przecież nie ze spalonego teatru, tylko teraz akurat będziemy bronić tutaj tego mieszkania prywatnego, do którego tutaj nie miał nikt prawa wejść. Nawet jak gdyby co, to my to oddamy dla biednych ludzi na państwo, na koszt państwa pójdzie. Ale nigdy żadna administracja, nigdy żadni złodzieje, nigdy żadni krętacze, którzy by tu mieli wejść, mieszkanie sprzedać,
wcześniej je wyremontować, sprzedać nie wiadomo za ile. Za grosze wyremontować, a sprzedać za 200 tysięcy, a nie wiadomo ile to mieszkanie by kosztowało prywatne. Także wiecie Państwo, pozdrawiamy serdecznie, przesyłamy buziaczki i proszę jeść kaczki. Z Panem Bogiem, z Panem Bogiem, ale z Panem Bogiem Jahwe, a nie z takim Panem Bogiem, co żeście wszystko pozmieniali, poprzeinaczali i sami głupoty swoje na piedestał dali. A wstyd, a hańba, a skandale.